Na ekranie można zobaczyć protesty, które odbywają się w Oksfordzie w wyniku wprowadzenia koncepcji 15-minutowego miasta. Czym charakteryzuje się takie 15-minutowe miasto? Czym jest w ogóle taka koncepcja? Dzielimy miasto na 15-minutowe strefy, czyli strefy, w których 15 minut powinniśmy dojść do najważniejszych punktów spacerem czyli usługi, sklepy, urzędy to wszystko ma się znaleźć w tej strefie i w 15 minut spacerem powinniśmy do tego dojść. Możemy się wtedy poruszać po naszej strefie naszym samochodem, ale jeśli chcemy wyjechać poza strefę, to mamy na to 100 razy w roku. Możemy 100 razy, mamy w cudzysłowie 100 przypustek na przejazd poza swoją strefę, a później kończy się to tym, że za każdy raz przekroczenia naszego użycia strefy, no raczej wyjazdu poza strefę, musimy płacić mandat. Czyli możemy uznać, że albo władze brytyjskie chcą Wydoić swoich obywateli, więc wprowadzają strefy, że nie mogą się tak poruszać i będą musieli płacić za poruszanie. I wiele osób zwróciło uwagę, że, no, trochę takim cyberpunkiem wie. No, oczywiście, cyberpunkiem, jak najbardziej. Swobodnie poruszać się będzie można samochodem, tak naprawdę wokół 15-minutowej strefy, więc jak sami Państwo mają to przed oczami, jeżeli 15 minut możemy tam dojść, no to to jest raczej mała strefa, prawda? I te protesty świadczą o tym, że ludzie. Widzą zagrożenie, jakie niesie za sobą taka strefa, za którą tak naprawdę stoi absurdalna koncepcja, że możemy komuś ograniczyć swobodę w ogóle poruszania się. To są koncepty rodem z antyutopistycznych książek. Powieści takich jak Rok 80... 84 Or Orwella albo Huxley, i jego nowy wspaniały świat. Swoją drogą polecam każdemu przeczytać te książki z racji na to, jak. Wiele koncepcji, które obecnie są forsowane z różnych powodów, są bardzo podobne do tego, co jest opisane w jednej bądź drugiej książce. Inni jeszcze polecają folwark zwierzęcy. Ja polecam te dwie, bo te dwie są naprawdę świetnie napisane i pokazują coś, co może nam zagrozić tak naprawdę na każdym kroku. Te koncepcje, które się pojawiają dzisiaj, bardziej przypominają rzeczywiście nowy wspaniały świat, ale to jest niestety. Świat, w którym żyjemy, przypomina obrzydliwą hybrydę tych dwóch światów. Orwell i Huxley na, na przemian, w zależności od okoliczności, mamy brutalność rządów, brutalność władzy, która jest przedstawiona u Orwella, ale z drugiej strony mamy wprowadzenie tego w taki sposób, by społeczeństwo było uśpione jak najmocniej się da, by społeczeństwo w ogóle nie zwracało na to uwagi. By społeczeństwo myślało, ale przecież to jest nic nie to nic, nic tutaj się nie dzieje. Nic szkodliwego nie mamy na myśli, przecież tutaj tylko będziemy mieli Lokalną społeczność. A jak przeniesiemy tych wszystkich ludzi, którzy na przykład wykonują swoją pracę gdzie indziej, mają zakład gdzie indziej? Co? Zwolnienie podatkowe? No może. A jak ktoś nie chce? No to co? Przymus. Dlatego naprawdę w takich sytuacjach bierze mnie przerażenie na to, co może się jeszcze wydarzyć. No chciałbym przypomnieć, że szumnie do tych miast 15-minutowych, o ile kojarzę, miały dołączyć, a raczej mają dołączyć, polskie miasta również. W Polsce mają to być. O ile dobrze pamiętam Kraków i Warszawa. Więc warto byłoby się zastanowić, jak będzie wyglądało w takich miastach życie. Ja zostawiam was z tą myślą polecam jeszcze raz, polecam przeczytać obie te książki, bo choć momentami ciężko się je czyta, to obrazują one, jak daleko zaszliśmy w budowaniu na przykład nowego wspaniałego świata. Szczególnie nowy wspaniały świat odwzorowuje to, co mamy. Dzisiaj, to gdzie już osiągnęliśmy wiele spod o których Huxley mówił. A przypomnę, że książka Huxleya została wydana w 1932 roku. Coś, coś w tym DSL, więc jak przeczytacie książkę Huxleya, zobaczycie, jak bardzo przerażający jest ten świat. I jak wiele aspektów tego świata już się dzieje na naszych oczach, albo już się zadziało. Niestety, słupny to odcinek, ale musiałem się z Wami tym podzielić. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.